Już wam opowiadałem historię młodego inżyniera i jego przygodę z jego własnym strachem. To jednak było realne zagrożenie. Teraz wam powiem o innych strachach. Czy ktoś z was szedł kiedyś przez las w nocy? Jakie dziwne stwory pojawiają się wokół nas, a jakieś dźwięki w ciemności? Od razu ciarki chodzą po plecach i zimny pot oblewa ciało. Odkryję przed wami pewną tajemnicę. Otóż macie do czynienia z wytworami waszego umysłu. Projekcja obejrzanych horrorów, czy też lektura podobnej treści książek, czyjeś opowiadanie. Może też być również projekcja jakiegoś wydarzenia z poprzednich wcieleń. Oczyść swój umysł. Wyrzuć zeń wszelkie śmieci, a spojrzysz jasno na świat. Mamy przed sobą jakąś ważną, aczkolwiek nieprzyjemną rozmowę. Przygotowujemy się do niej. Trochę nas mgli i czujemy ucisk w dołku. Chętnie byśmy tam nie poszli. Wizualizujemy sobie przebieg rozmowy. Wyobrażamy sobie, co powie nasz rozmówca i jak mu odpowiemy. A w końcu, kiedy przychodzi do spotkania, okazuje się, że rozmowa miała zupełnie inny przebieg i nie była nieprzyjemna. Dostaliśmy maila lub pismo z pogróżkami. To może być zagrożenie realne, ale nie musi. Czasem jest to porykiwanie małpy, która podskakując chce nas przestraszyć. Jeśli mamy jasny umysł, to jesteśmy w stanie ocenić stopień zagrożenia. Strach to jest nasza ochrona przed zagrożeniami zdrowia lub życia. Jednak najczęściej pojawia się on obecnie jako wytwór naszego chorego, zaśmieconego umysłu.